Drodzy Państwo, nazywam się Janusz Szydłowski i mam ogromną przyjemność być dyrektorem tego teatru. Teatr Varieté to niezwykłe zjawisko na mapie miasta Krakowa. Miasto Kraków, jako najczęściej odwiedzane przez turystów, zasługuje na taki właśnie teatr. Mówię to z dumą, bo sam jestem Krakusem, który po 30 latach wrócił do swojego rodzinnego miasta. Teatr ten powstał dzięki władzom miasta Krakowa, dzięki mądrości radnych tego miasta i dzięki naszemu promotorowi, prezydentowi tego miasta w osobie pana profesora Jacka Majchrowskiego. Proszę Państwa, ten nowy landmark na terenie Krakowa będzie kojarzył się z teatrem, który daje widzowi radość, uśmiech i szlachetną rozrywkę. W formie naszego teatru będą na pewno mieściły się takie przedstawienia jak musical, burleska, komedia muzyczna, farsa, czy też nocne programy typu paryskie Lido, czy też Crazy Horse. Naszym pierwszym premierowym spektaklem będzie polska prapremiera Legally Blonde, amerykańskiego musicalu, który na pewno kojarzy się też z tytułem filmu często oglądanego w Polsce. Będzie to widowisko o ogromnych walorach muzycznych, naładowane energią, młodzieńczością i przede wszystkim ciekawymi emocjami. Zobaczą Państwo na scenie ponad 30 aktorów wybranych z całej Polski. Proszę Państwa, reżyserem spektaklu i choreografem w jednej osobie będzie Janusz Józefowicz. Proszę Państwa, największy problem mieliśmy z doborem głównej aktorki do tego spektaklu, jako że zadanie jest niezwykle trudne i po wielu miesiącach mamy już dwie artystki. To jest Barbara Kurdej-Szatan i Natasza Urbańska. Zapewne Państwo spytacie, dlaczego te właśnie aktorki będą reprezentowały tę rolę. Otóż dlatego, że w obecnej chwili w Polsce nie ma lepszych od nich. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do naszego teatru. Obiecuję jako uczciwy gospodarz, że nie będziecie Państwo żałować wydanych pieniędzy na zakup biletu. I sami przekonacie się, że warto było odwiedzić nasz teatr, bowiem od tej chwili systematycznie będziecie tutaj przybywać. Nasz premierowy spektakl odbędzie się 31 maja, grany będzie do 27 czerwca. Po wakacjach wznowimy ten spektakl. O, proszę Państwa, to jest autentyczna laseczka Mariana Hemara, którą osobiście dla Państwa przywiozłem z Londynu. Serdecznościami jeszcze raz Janusz Szydłowski.